Dobra, idziemy na pierwszą miejscóweczkę. Zobaczymy, co się będzie działo. Piękną pogodę. Poziom wody w Dunajcu troszkę opadł, bo patrzyłem na wskazania, to wieczorem było jakieś 40 cm wyższy poziom wody i tutaj nad ranem dzisiaj woda opadła, ale jest dość w miarę, jest troszkę trącona, mętna, ale jest dość fajna. Tam w oddali widać chłopaka też wędkuje ze spinningiem. Tam wcześniej kolega jest z klasykiem. Też przeszedł kilka tutaj główek, jest od rana, od 7 bodajże godziny. Teraz jest 10. Też miał tam akurat jakieś branie, mówi Klenia, w tej chwili tam na tej główce. Wcześniej przeszedł od góry. To nic za bardzo się nie działo. Także jakieś reakcje na rybki są. A ja spróbuję coś porzucać. Może uda się jakiegoś klenika, może jakiegoś okunka. No zobaczymy, co się uda. Jestem pierwszy raz nad wodą w tym roku. Już wcześniej miałem się wybrać, ale te pogody, powiem wam, że były takie troszkę różne, jeśli chodzi o tutaj Dunajec. No tutaj jednak jesteśmy bardzo uzależnieni od tego, co, jeśli są opady deszczu, zapory są, puszczają tą wodę, momentalnie potrafi podskoczyć, także no a poza tym były wysokie wody, jednak tych deszczy troszkę było teraz na wiosnę. Ale dzisiaj wreszcie udało mi się. Pogoda fajna. Dunajec w miarę. Ta woda nie jest wysoka. Wiadomo, że jest tendencja spadkowa wody. No ale nie można za dużo wymagać, bo wiecie, jak to jest. Nie wiem, czy tam był jakiś zaczep, czy coś próbowało złapać. Zobaczymy. Może sobie zmienię na coś innego, może na jakąś obrotówkę. Zobaczymy. Może jakąś obrotówkę nie znam. Sprawdzimy sobie taką srebrną. Dzisiaj jest słonecznie, ale spróbujemy. Na obrotóweczkę. Pogoda jest wspaniała. Ptaszki już wiosennie zaczynają śpiewać swoją melodię. Także naprawdę już nie mogłem się doczekać, kiedy mogę. Będę mógł ewentualnie wyjść sobie nad wodę, żeby pogoda fajna już się zaczęła. Jeśli chodzi o Klenia, no to trzeba go szukać po prostu. Się trafi gdzieś na jakiejś miejscówce, no to będzie. A okonki, a tutaj troszkę wyżej o jedną główkę. Tam jest fajny taki dołeczek. A tam spróbujemy, zobaczymy. Fajna pogoda, ciepło, ma być jeszcze cieplej, ciśnienie troszkę do góry szło,
Także repki powinny się odzywać, choć wiadomo, że woda jednak chłodna jeszcze jest. Kolejną miejscóweczkę. Założymy świeży zakup takiego fioletowego brzydala. Cięższa główka, tam jest chyba 3 albo 5 gramów. Już nie pamiętam ile tam. Nie sprawdziłem jak ona sobie pracuje z tą główką. Fajnie. Super ogonek pracuje. Patrzcie co można spotkać nad wodą. Jakaś papuszka. O. Komuś uciekła chyba. Popatrzcie. Bazie. Piękne. Już zaczyna się wiosna. Wszędzie widać to bazie. Popatrzcie tutaj. Elegancko. Takiego woblerka spróbować. Zakupowe naklejnika. Chłopaki mówili, że tutaj złapali klemnia na 50 cm. To była życiówka tego jednego z chłopaków. Na gumkę takiego małego robala. Coś się ogólnie dzieje. Jak to będzie lecieć? Słuchajcie, ja będę pomału kończył. Niestety dzisiaj nie udało się nic złowić, nie miałem kontaktu z rybą. Ale rozmawiałem z chłopakami, co wam wcześniej pokazywałem na główce. Jednej z główek właśnie spingowali. Jeden z nich trafił życiówkę 50 cm klenika. Także ryba dzisiaj jednak gdzieś komuś się pojawiała i coś można było wydłubać. Tutaj z kolegą też, gdzie teraz jestem na miejscu, też właśnie rozmawiałem, akurat przy mnie miał też branie, łowił z gruntu na chlebek. Później nie wiem, ja poszedłem już łowić troszkę dalej, teraz go już właśnie tutaj nie ma, także nie wiem, czy coś udało mu się jeszcze ewentualnie mieć jakieś branie. Dzień uważam za dobry. Dlaczego dobry? Dlatego, że kontakt z wodą dzisiaj był pierwszy w tym roku, jak wam wspomniałem wcześniej. I cóż, pogoda fajna. Myślę, że będzie już coraz ładniej, coraz lepiej i będzie można dużo więcej czasu teraz spędzić. Oczywiście wolnego czasu, bo wiadomo jak to w życiu, nie zawsze kiedy się chce, wtedy można. Tylko wtedy, kiedy akurat ma się czas. No i cóż, myślę, że coś uda się jeszcze złowić. To jest początek. Wiadomo, ryby jeszcze nie żerują tak w pełni jak w sezonie. Miejmy nadzieję, że wszystko wcześniej czy później jednak odpali się i będą fajne rybki. Dzisiaj serdecznie wam dziękuję. Pozdrawiam, trzymajcie się. Na razie. Cześć.